Pieczona sałatka Mordekaisera, ternik Morgany czy tarta Elder Drake'a to tylko niektóre z runeterańskich dań, które mogli zjeść pracownicy Riotu. Wybaczcie, że brzmi trochę inaczej, ale akurat nagrywam to, kiedy łapie mnie choroba. Kilka dni temu w karciance Legends of Runeterra pojawił się dodatek o nazwie Fates Voyage z dziwnymi przygodami Nili. W tej okazji w stołówce w siedzibie Riotu pojawiło się specjalne menu stylizowane na rzeczy z karcianki. Nie chodzi tylko o tło, ale również o nazwy potraw. Znajdziemy tam m.in mi libera, wrapa magmowego węża ronda, czy pizzę lorda malata. Pytanie tylko jak to wszystko smakuje, ale akurat o serniczek morgany bym się nie martwił.